Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie, kochani. Jak mnie słychać? Czy wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Będzie nam chyba towarzyszyła przez chwilę muzyka na żywo, bo wygląda na to, że mój kochany mąż się nie zorientował, że właśnie już zaczynam live'a. Więc jeśli słyszycie również pianino, to jest mój małżonek i gra chyba teraz dla Elizy akurat. Ale chyba nie szkodzi. Mam nadzieję, że nie szkodzi. I zaczniemy dzisiaj rozmowę o tym, co nie jest narcyzmem, a najpierw pozwolę sobie powiedzieć, skąd w ogóle taki temat. Ja już wstawiłam na mój kanał wideo na temat, jak rozpoznać, że ktoś nie jest narcystyczny, ale to nie jest dzisiaj tylko o tym, bo zauważyłam, że bardzo wiele osób ma niepotrzebne, nieuzasadnione opory natury zwykle paraetycznej czy paramoralnej, aby stosować strategię, aby grać. I chciałabym zacząć od tego, że my wszyscy tu i tak lądujemy w grze. Jest taki dłuższy właściwie podcast, moja wypowiedź na temat gier ludzkich. Jesteś w grze. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to ja polecam, dlatego że tam wyjaśniam bardziej od strony filozoficznej, o co chodzi z tym, że my lądujemy tutaj w grze ludzkiej, czasami w grze w dobro i zło. I my musimy grać. To nie tak, że nie powinniśmy grać i że powinniśmy być zawsze szczerzy, bo jeżeli byśmy byli zawsze szczerzy, to jest to problematyczne, bo świat ludzki to świat też pewnych konwencji, konwenansów wypracowanych przez całe dziesięcio, tysiąc nawet lecia w różnych kulturach, w różny sposób, ale mamy gry, na przykład takie jak flirt. To jest gra spontaniczna, ale to nie znaczy, że można grać nie fair. Można oczywiście, ludzie grają też nie fair tutaj w tym obszarze i wiadomo, że jest wiele nadużyć, zwłaszcza w momencie, gdy ludzie wchodzą w social media, w portale randkowe. Pewnie większość z Was zna dokument o oszuście Sindera. Takich oszustów jest wielu i ofiarami ich padają zwykle kobiety naiwne, bo ufają, bo wierzą, że ludzie nie będą grać nie fair. No ale jest taka gra jak flirt, jest gra cała związana z erotyką, z dynamiką relacji łóżkowych i bez gry tutaj mogłoby być nieciekawie, mechanicznie, nudno. Dlatego pewnego rodzaju gry są nie tylko naturalne, piękne, są jak sztuka, ale są wskazane. Mamy też gry na przykład związane z savoir-vivrem i pewnego rodzaju protokoły, przepraszam, dyplomatyczne. Jeżeli znowu widzieliście serial The Crown, Korona, no to można by stwierdzić, że takiej na przykład królowej Elżbiety życie całe było grą. Jej nie było wolno właściwie niemalże w żadnym momencie, w żadnej relacji być spontaniczną, być szczerą, być, jak to się mówi, sobą. No i długo żyła. Źle na tym nie wyszła, bo pewnie musiała się nauczyć naprawdę perfekcyjnie zarządzać swoimi emocjami, poza tym, że była reptilem i piła krew niemowląt. Oczywiście żartuję. Długo żyła, więc nie jest tak źle wcale brać udział w pewnego rodzaju konwenansach, grach, również na przykład zawodowych, tak? My jako profesjonaliści też, jak często mówię, ubieramy jakiegoś rodzaju, może nie maskę, płaszcz, wybieramy pod osobowość i wtedy trzymamy się tego, co stricte profesjonalne, co związane z grą właśnie w tę postać. I ogólnie my ludzie przecież lubimy gry. Mamy planszówki, mamy szachy, mamy mnóstwo ciekawych gier, skrable. Ja na przykład bardzo lubię skrable. Mamy gry po to, żeby
mieć radość, żeby mieć też niespodziankę, żeby być kreatywnym. Ale zauważmy, że te ludzkie gry, te gry ciekawe, te twórcze, te, które sprawiają, że życie ma smak, one wszystkie opierają się na pewnych zasadach. Od protokołu dyplomatycznego, przez savoir-vivre, po warcaby czy szachy, wszystkie te gry są ubrane w jakiś zestaw zasad. Natomiast właśnie problem w tym, że ludzie, którzy grają nie fair, czyli właśnie ludzie narcystyczni, te zasady zmieniają w trakcie gry. Nie tylko, że nie stosują się do ogólnie przyjętych zasad, ale zmieniają zasady. I w tym jest właśnie problem i to jest nieetyczne, no bo jeżeli gra odbywa się na warunkach tylko jednego gracza i nikt pozostały nie wie, jakie to są warunki, w dodatku te warunki ulegają ciągłym zmianom. Cieszę się, że Wam się podoba muzyka w tle. Dziękuję bardzo, przekażę. Także właśnie w tym zaczyna być problem, jeżeli ktoś postanawia nadużyć faktu, że jest w grze, że jesteśmy w grze. Na przykład mam takich dwóch gagatków, którzy wykorzystując fakt, że umawiamy się tak, że wystawiamy fakturę, a fakturę się płaci do jakiegoś tam czasu, skorzystali z usługi, faktury nie zapłacili. Więc ja, zgodnie z zasadami, regułami gier ludzkich, w tym przypadku gier związanych z niepłaceniem faktury, będę musiała zasięgnąć rady prawnika i wpisać te osoby do BIK-u, czyli rejestru dłużników. No i tak się tu bawimy. No ja bym wolała nie musieć takich zabaw uprawiać, ale nie mam innego wyjścia. Na szczęście systemy prawne są dostosowane w dużym stopniu pod kątem tego, że ktoś złamie konwencjonalne zasady gry, że ktoś posunie się za daleko. Właściwie całe prawo jest o tym, czy przynajmniej duża część prawa karnego jest o tym, co jeżeli nie. I jak wiecie, również najważniejszą częścią naszej umowy, czy to będzie umowa biznesowa, czy to będzie umowa nawet relacyjna, małżeńska, jest tak naprawdę pytanie, co jeżeli nie. Co jeżeli druga strona nie zrealizuje swojej obietnicy? I w umowach tych małżeńskich czy partnerskich najczęstszym rodzajem niewywiązania się z obietnicy jest oczywiście zdrada, jest niedotrzymanie obietnicy wierności. I ponieważ wiele osób nie zadaje sobie tego pytania, co jeżeli nie, jak ja postąpię wtedy, co ja zrobię, jaki ja mam wtedy plan działania, no to zaczynają się klocki sypać. Również rzadko kiedy ludzie wciąż zadają sobie pytanie, co jeżeli wspólnota majątkowa nam nie wypali, bo partner na przykład będzie dokonywał na tym tle nadużyć albo po prostu przepisze wszystko na siebie, czy zgarnie zarówno wspólną firmę, jak wspólny dom, przynajmniej będzie próbował, co wtedy. No i właśnie z odsieczą takim osobom u nas Master Your Life spieszy Ania, która pomaga układać mądre, zgodne z prawem, a jednocześnie bezkompromisowe kolejne ruchy na szachownicy i przewidywać ruchy przeciwnika tak, aby nie zostać gołym i wesołym, a częściej gołą i wesołą, tak się składa. Zobaczę, co tutaj mówicie. Ja chciałabym zachęcić wszystkich obecnych do pójścia w tę stronę, gdzie Was hamuje coś, co możemy tu nazwać grą lub strategią, w momencie, gdy już nawet wiecie, że po drugiej stronie jest osoba bezwzględna, że absolutnie nie macie innego wyjścia niż rozegrać tę grę w sposób nawet podstępny, w myśl zasady bądźcie niewinni jak gołębice, ale przebiegli jak węże. I jednak się bardzo hamujecie, jednak Was coś powstrzymuje, bo nie chcecie być tymi graczami, nie chcecie być złymi, nie chcecie być nieszczerzy. No i właśnie, szczerość, nieszczerość, tu od razu z góry radzę, abyśmy sobie darowali coś takiego jak bezwzględna szczerość. Względna szczerość jak najbardziej, bycie uczciwym, bycie spójnym, czyli to, co w środku, to na zewnątrz,
do tego trzeba dążyć. Ale jeżeli masz po drugiej stronie zaawansowanego gracza, jeżeli masz predatora, to po prostu musisz być jeszcze lepszym graczem niż on, jeżeli nie chcesz być zmielony w pył i nie chcesz po prostu przegrać. A nie ma sensu przegrywać, no bo jeżeli szanujesz siebie, to w imię czego masz przegrać? W imię tego, że jesteś wtedy ofiarą i że będziesz bardzo cierpieć i może ten predator zobaczy, jak bardzo ty cierpisz i się zlituje i się zmieni, to się nie stanie. To się nie wydarzy, a właśnie z taką myślą często ofiary predatorów posuwają się wraz z nimi ku dalszemu życiu, dalszemu byciu, bo wierzą, że jak predator wreszcie kiedyś zobaczy, jak bardzo ta ofiara jest przez niego skrzywdzona, to powie: ojej, ola Boga, cóż ja takiego zrobiłem, nigdy więcej już taki nie będę. Tylko że to się po prostu nie dzieje. Zobaczmy pytania. Tutaj Olga mówi: kupiłam audiobooka, absolutnie genialny, jestem w trakcie, cieszę się bardzo, domyślam się, że Antyczłowieka, bo jest już też Ja, czyli Kto, czyli ta druga książka z rozpikslowaną postacią na okładce, ona też jest jako audiobook. A niedawno w ogóle to odkryłyśmy z córką, że forma papierowa tej książeczki to jest jakiś biały kruk na Allegro polskim. Po jakichś niesamowitych cenach tam chodzi, więc jeśli ktoś chce tę książeczkę, to polecam również audiobook. A, że Ola myślała, że ja będę, przepraszam, Olga, czytać. No nie mam czasu, kochana, ale myślę, że nasza lektorka jest równie tutaj cudowna w sensie takim, że jak najbardziej wczuła się w książkę i mnie się bardzo jej głos podoba. Podwójne standardy mają, no właśnie, tutaj mówi Kamila, tak. Jeżeli ktoś ma podwójne standardy, to jest ta gra nie fair, to jest narcystyczne. Natomiast jeżeli my stosujemy strategię typu nawet uśmiech numer 5, bo wiemy, że po drugiej stronie nie ma szczerej osoby, nie ma kogoś, z kim my możemy wejść w dialog, to jest całkowicie okej. Czyli w ramach chronienia siebie, tak jak w przyrodzie ożywionej, wiele istot udaje bardziej groźne niż są, czy udaje kogoś innego niż jest, tak jak udajemy na przykład szarą skałę po to, aby narcystyczny partner sobie poszedł, aby sam zechciał nas łaskawie opuścić, nie dostając paliwa. To jest wszystko jak najbardziej etyczne, jak najbardziej w porządku. To tak jak niektóre robaki udają zwiędłe liście, żeby ptak ich nie zjadł. Mają do tego pełne prawo, czyż nie? Czy narcyz ukryty posiada fałszywe ja? Pyta Justyna. Narcyz ukryty posiada, każdy narcyz posiada tylko fałszywe ja, czyli personę, ale ukryty jeszcze na dodatek ma bardzo dużo żalu i gniewu w sobie, że nie jest narcyzem gwiazdożącym, że mu się nie udało, że nie miał dość możliwości, a może umiejętności, a może inteligencji, a może pracowitości. Więc pod tym jakby to jego fałszywe, wielkościowe ja, bo przypominam tu wielkościowość jest immanentną cechą ludzi narcystycznych, jego wielkościowe ja przykryte jest tą ofiarą, tym narzekaniem, tym poczuciem pokrzywdzenia. Tutaj cześć Kordian, witam Cię serdecznie. Co jak on mówi o potencjalnej śmierci swojej lub kogoś z jego rodziny, jakby żegnając się? No cóż, może to być szantaż, może to być jakby ostatni taki łabędzi śpiew w znaczeniu próby zawłaszczenia czy próby zmanipulowania bliskich w jakąś tam jego bajkę, bo wiadomo, że ludzie są empatyczni i ludzie przejmują się tym, że ktoś mógłby odejść i ja mógłbym wtedy dla tej osoby nie zrobić tego, czego on chce. I tutaj wracając na chwilę do narcyzmu ukrytego, warto dodać, że narcyzi ukryci bardzo często właśnie szantażują samobójstwem. Wonder Woman popiera wcześniejszą
opinię, że książka to Mistrzostwo Świata, bardzo mi miło. I że przeceniamy możliwości narcyza. Wszystko wydaje się być takie proste, ale jednak cały czas empatyzujemy bez wzajemności. Właśnie, to jest kluczowe hasło, ponieważ my musimy wręcz tak jakby bić się w rękę, gdyby ręka była tym organem empatyzującym, żeby nie robić tego, żeby przestać się użalać nad ludźmi, którzy nas krzywdzą, nad ludźmi, którzy nas wykorzystują. Musimy się niejako umieć zdysocjować od własnej empatii i dlatego mówi się o pewnego rodzaju funkcjonalnym narcyzmie ofiar narcyzów. One muszą, żeby się chronić, umieć wejść w taki stan znieczulenia, bo inaczej by zwariowały. I to jest moim zdaniem funkcjonalne, czyli nietrwałe. Niemniej te osoby, jeżeli się zbyt utożsamią z tą rolą, mogą same zacząć zachowywać się, jakby były narcystyczne. Ohoho, ile pytań. No dobra. Pytanie. Dlaczego ludzie wciąż mają opór przed uznaniem zachowań narcystycznych za narcystyczne, czyli niedopuszczalne? No właśnie, bo ludziom nie mieści się w głowie, że są antyludzie, że ktoś może być tak bardzo pozbawiony empatii, pozbawiony dobrej woli, wręcz świadomie nadużywać, wykorzystywać dobrą wolę innych, ponieważ ludzie również bardzo często, mając w bliskim otoczeniu takie osoby, na przykład jako partnera, nie chcą sprostać faktowi tak fatalnego wyboru po swojej stronie, czyli boją się, że stracą dobre mniemanie o sobie, że tak źle wybrali, czy to partnera biznesowego, czy to życiowego. To też jest bardzo mocny hamulec przed uznaniem, że mamy do czynienia z kimś, kogo należy szerokim łukiem omijać. Kiedy przytulam, mówi Ilona, i mówię do kota, moja matka mówi, że jestem nienormalna i kot to nie dziecko. Czy to możliwe, by była zazdrosna o niego? Najprawdopodobniej jest narcystyczna i ma deficyt empatii. Jeżeli tak uważasz, jeżeli masz inne powody, aby sądzić, że mama ma cechy narcystyczne, to tak to dla niej to jest niepojęte. Dla ludzi narcystycznych jest nie tylko niepojęte, że możemy tak kochać zwierzęta, jak je kochamy, ale jest też w tym element zazdrości, bo ludzie narcystyczni nie cierpią, jeżeli cokolwiek jest nie o nich. Więc może być tam jakaś zazdrość. I trzeba się tutaj zgodzić z mamą i powiedzieć: tak, mamo, jestem nienormalna i świetnie się z tym czuję. A poza tym dziękuję za troskę, jak zawsze. Rodzicom dziękujemy za troskę. Zobaczmy dalej. Dużo wrażliwych osób, mówi Eloe 1, ma z tym problem. Czują się źle, jeśli coś w ich mniemaniu zagrają, na przykład szarą skałę. No właśnie. To jest prawdziwy dramat ludzi, którzy są jeszcze naiwni poznawczo i jeszcze wierzą w takie sztywne podziały na dobro i zło i nie chcą być szarą skałą, bo to nieludzkie, bo przecież narcyz przyszedł i zapytał, co słychać, to ja powiem, co słychać. Nie szkodzi, że wiem, że on za 2 dni wykorzysta dokładnie każde słowo przeciwko mnie, ale no ja jestem przecież dobrą osobą. Ja się dzielę, ja jestem spontaniczna. Z tą spontanicznością i szczerością, kochani, to jeszcze jest tak, że my dzisiaj możemy być szczerzy tak, a jutro inaczej. Zauważyliście, zwłaszcza szczerość emocjonalna, jest chwiejna, jest czymś, na czym nie można zbyt długo skupiać uwagi i zbyt mocno polegać, bo emocje przemijają i dlatego my raz jesteśmy na kogoś wściekli, a potem nie możemy bez niego żyć, tak? To znaczy tęsknimy za tą osobą i ją kochamy i nie pamiętamy już, jak to było być wściekłym na tę osobę. Więc emocjami zarządzamy sobie we własnym zakresie, w ramach własnych podosobowości, głównie poprzez rodzica, który uzdrawia wewnętrzne dziecko, a do innych odpowiadamy z dorosłego, czyli tak, jak należy w danej sytuacji, jak jest dobrze dla wszystkich, jak jest strategicznie, jak jest po prostu w porządku.
No właśnie, Urszula mówi, że jest zbyt wciąż otwarta do ludzi. Dobrze, że to wiesz. Możesz w takim razie zawsze sobie zakładać jakiś margines sceptycyzmu wobec własnej ufności czy wobec własnego zachwytu. Możesz sobie zastosować jakieś zdanie, kiedy z kimś się spotykasz, na zasadzie przyjrzyjmy się uważnie, czy jeszcze się okaże, i sobie w tym zdaniu żyć. Tutaj ktoś pyta o dietę, o diecie sobie jeszcze będziemy rozmawiać. Izuniu, czy kupowanie dla poprawiania samopoczucia ma związek z narcyzmem? Czy można jakoś to okiełznać? Pyta Edyta. Wcale nie, niekoniecznie. To bardziej jest zachowanie nałogowe. Oczywiście ludzie narcystyczni są bardziej niż psychonormatywni, podatni na nałogi, ale nałóg to może być także kompulsja zaspokajania głodu miłości, czyli ofiara narcyza również będzie prawdopodobnie bardziej skłonna się objadać, jak też uprawiać zakupoholizm. Więc warto zobaczyć, jaki brak, czego brak zaspokajam, i to najlepiej w czasie realnym, czyli w co wierzę, że da mi ta kolejna rzecz. Co ona ma zmienić? Tak konkretnie, namacalnie co? Że będę ładniejsza, bardziej lubiana, bardziej kochana, bardziej akceptowana. A kto mnie nie akceptuje? Jaka część mnie nie akceptuje mnie samej? Może właśnie krytyk wewnętrzny znęca się nad dzieckiem i dlatego uciekasz w te zakupy. Również u osobowości maniakalno-depresyjnych w manii występuje bardzo często zakupoholizm. Więc to jest temat tak naprawdę na sesję i zapraszam oczywiście do nas na sesję terapeutyczną. Może uda się to rozłożyć na drobne i wymyślić jakieś skuteczne strategie. Jak rozdawać karty tak, aby druga osoba się dała nabrać, że ona decyduje, a wszystko de facto idzie po naszej myśli. Iwono, nie wiem, jaki jest cel Twojej gry, tego rozdawania kart, jakie jest trofeum, jaka jest wygrana i jaki jest cel, jeżeli uwolnienie się od osoby, no to chyba jednak najlepsza jest ta szara skała lub alternatywnie zniknięcie w momencie, gdy tej osoby nie ma, dosłownie zabranie wszystkiego i zniknięcie z jej życia i załatwianie dalszych spraw, na przykład majątkowych, czy regulowania kontaktów z dziećmi poprzez organy sprawiedliwości, przez mediację, przez sądy, dlatego że no, tak jest z praktyki, wiadomo, najłatwiej, najlepiej. Można też, jeśli mamy narcyzm gwiazdożący po drugiej stronie, dawać tej osobie dużo paliwa, dużo głasków i mówić, jaka jest wspaniała i w ogóle ach i och, jak się zgadzamy. I to można robić całkiem mechanicznie, bo narcyz gwiazdożący to kupi. I dzięki temu zyskać z kolei więcej swobody, więcej wsparcia nawet od takiej osoby. Tak naprawdę narcyz gwiazdożący to jest najłatwiejsza z tych narcystycznych osobowości do rozegrania, że tak powiem. Ale nie mam pojęcia, o co tu konkretnie chodzi, dlatego tak bardzo ogólnie odpowiadam. Tu widzę, dużo osób się przyznaje, że zakupiło audiobooka. Cieszę się ogromnie. I Natalia, cześć Natalio, pyta, rozumiem, że chcesz sprawiedliwości, ale branie udziału w czymś, co nie powinno mieć miejsca, to takie trochę naginanie się, nie sądzisz? Branie udziału w czymś, co nie powinno mieć miejsca, no tak, tylko że nie powinno mieć miejsca to, że my wejdziemy w relacje z osobą narcystyczną, czyli powinniśmy być takimi mastermindami gier ludzkich, którymi nie jesteśmy, bo empatia i uczucia nas gubią, że od razu na dzień dobry rozpoznamy każdego narcyza i psychopatę. Ja na jednym z ostatnich live'ów mówiłam, że mi się w całkiem nawet gronie znajomych trafił ostatnio psychopata. Nie był narcyzem, to akurat zeskanowałam, natomiast jak najbardziej okazał się być bardzo uspołecznionym, dobrze społecznie funkcjonującym psychopatą. I co? I co mam zrobić? No muszę gościa wpisać do biku, bo nic innego już w tej chwili nie zrobię. Poza tym, że oczywiście skreślam z mojego życia.
Joanna mówi, ja to już przestałam patyczkować się z narcyzami, jak tylko wyczuję i mam pewność to, że ów predator, odpalam swoją nową, wypracowaną na własnych doświadczeniach podosobowość i się bawię. No właśnie. Można się też bawić, jeżeli już wiemy, że mamy tam taką grę. Jak Neo w Matrixie, który łapie kulę i się im przygląda. No, można śmiało narcystycznych ludzi i innych zaawansowanych graczy porównać do agentów Smithów z Matrixa. To jest dokładnie ten sam agent. No właśnie, to jest odpowiedź na moje odwieczne pytanie, czy oni kończyli ten sam narcystyczny uniwersytet. Widocznie tak, bo się klonują, tak? Widocznie są programem, a nie osobą, jak agent Smith właśnie. Patrzę, bo dużo tych pytań. Doktor Ramani twierdzi, mówi Agnieszka, że narcyzi bardzo często udają miłość do zwierząt. Twierdzi, że zwierzęta kochają bezwarunkowo, co jest kolejnym paliwem dla narcyza. Czy to prawda? Tak, może tak być, że oni łatwiej wkręcają zwierzę, ale nie kota, raczej psa, w relacje i ten pies jest im oddany i to im daje dużo paliwa. Kota się nie da wkręcić, więc myślę, że zwierzęta to zbyt ogólnie powiedziane, ale psy na pewno. Czy rodzic, który nie jest narcyzem, ale przejawia jakieś toksyczne zachowania, może wychować narcystyczne dziecko? Może. To zależy, ile jest tego narcyzmu, również w dziecku, nie tylko w rodzicu, i w jaki sposób dziecko było wychowywane. Pani Izabelo, napisała Joanna, a nie jest czasem tak, że żyjemy w pokoleniu DDA, DDD, które ma zaburzone granice, o ile ma, i któremu brak dobrych wzorców i dlatego większość ludzi nie rozumie krzywd narcystycznych. Tak, kochana, oczywiście, że tak. Bardzo w Polsce, bardzo dużo osób jest z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin alkoholowych. To jest nasz taki polski, narodowy, katolicki alkoholizm, który się ukrywa często i dziecko jest wychowywane z definicji na zadowalacza, na dziecko niewidzialne i potem bardzo łatwo takiemu dziecku jest wejść właśnie w relacje z kimś, kto nadużywa jego dobroci, jego deficytu miłości również. Czy narcyz może zbudować stały związek z kimkolwiek, na przykład z narcyzką? Wolę słowo narcyza. Myślę, że może, że jak najbardziej. To są pary koluzyjne. W tym przypadku jeden będzie gwiazdorzący, drugi ukryty zazwyczaj. Są to też takie pary, które nazwałam parami z Hollywood, czyli dwoje gwiazdorzących. Oczywiście, że tak. To jest wtedy zwykle relacja hate love, czyli oni się tak samo uwielbiają, jak nienawidzą i jest tam codzienny armagedon w takich parach, ale tak, one funkcjonują. Pytanie, czy ktoś, kto zdradza wielokrotnie, znajduje osobę, z którą teraz chce żyć i mówi dopiero o tym, jak już ma nowy związek i jest narcystyczny? Często ludzie, którzy zdradzają wielokrotnie, mają wielu partnerów, również nawijają makaron na uszy tym nowym i mówią, że przy nikim jeszcze tego nie czułem, teraz już chcę być wierny, ale zazwyczaj jest to po prostu oszustwo. Ja bym takiej osobie raczej nie ufała. A na pewno nie za szybko. Jak przepracować ranę porzucenia, relacje z tatą? Aniu, no chyba najlepiej jest pisać i gadać. Po prostu na głos, gadać do pustego krzesła, wcześniej pomedytować, wejść w stan teta i sobie z tym takim wyobrażonym ojcem rozmawiać, tak jakby wygarniać mu, wyrzucać mu, a też dziękować, jeżeli jest za co. Po prostu to musi wyjść, to nie może zostać w dziecku. I tak to będzie głównie mówiło dziecko, ale już potem będziesz gotowa, kiedy to wypowiesz lub opiszesz, wejść do dziecka dorosłym rodzicem i przytulać je tam, gdzie jest to porzucenie, dawać siebie maksymalnie w 100%, z totalną miłością.
Kochani, naprawdę kilka sekund totalnej, absolutnej, bezwarunkowej miłości daje więcej niż nieraz lata po prostu zwykłego pobytu w pobliżu rodzica, którego brakowało. Czy jest sens tłumaczyć ofierze, że jest ofiarą? Pyta Ilona. Miałam koleżankę, której numer partner nieustannie blokował, bo nie spodobało mu się to, co powiedziała. Ciągle mówiła o wielkiej miłości. Rozumiem, że była kontrolowana, jej telefon był kontrolowany, tak, przez tego partnera. No właśnie, problem z ofiarami jest duży. Często mianowicie taki, że one chcą być ofiarami. Do jakiegoś czasu. Także rzadko kiedy jest sens im to tłumaczyć, ponieważ im sprawia do pewnego momentu nawet nieraz masochistyczną przyjemność bycie ofiarą, albo zaprzeczają, że są ofiarą, więc potrzebują się tak pobawić i się o to rozbić. Można pytać takie osoby, jak ty się z tym czujesz? Jak ty się odnajdujesz w tym, że ktoś ci mówi, gdzie masz dzwonić, czy co masz mówić, albo czy możesz wyjść, czy nie? Jak ty się z tym czujesz? I pozwolić odpowiedzieć. Nie komentować, nie mówić, co ma zrobić, tylko pytać. Co robić, jeżeli ktoś przekracza nasze granice głośną muzyką, odmawia ściszenia, wpada w złość, że w ogóle prosimy o to, a nie możemy wyjść akurat? No tak, no to jest narzucanie na pewno. Nie wiem, kto to jest i jaka jest Twoja relacja z tą osobą, ale poprosiłabym na pewno uprzejmie, to po pierwsze. Zasugerowałabym ubranie słuchawek tej osobie, to po drugie. I zasugerowałabym, jeżeli mieszkacie razem, wprowadzenie zasady, po prostu przepisu, który mówi, że jeśli słuchacie głośno muzyki, to zawsze na słuchawkach, czyli z wzajemnością. No ale współczuję oczywiście, jest to przekroczenie granic, jest to narzucanie czegoś innym, narzucanie swojej hałaśliwej obecności. Czy jeśli często myśli się o swoim wyglądzie, to narcyzm, pyta Edyta. Jak można przekierować to w inne miejsce? To myślenie o swoim wyglądzie nie musi być narcyzmem. Może być lękiem, że się będzie źle ocenionym przez społeczeństwo, które jest bardzo mocno skoncentrowane jednak na wyglądzie. Chociażby można za przykład podać ludzi starych, tak zwanych staruszków, którzy gdzieś tam chodzą po ulicach i podlegają fenomenowi bycia niewidzianymi. Oni są bardzo często dosłownie niewidziani, wykasowywani z pola widzenia, natomiast ludzie atrakcyjni wizualnie mają łatwiej, to na to są badania, więc jeżeli ktoś skupia się na tym wyglądzie, to może dlatego, że się boi wciąż, że jest jeszcze nie dość. Moim zdaniem przekierowanie tego, jeśli to już jest obsesja, polegać będzie głównie na tym, że zdamy sobie sprawę, bo się kocha nie za to, jak wygląda, tylko za to, że funkcjonuje przede wszystkim, że jest naszym pojazdem, że przenosi nas z miejsca na miejsce. Jak zacząć siebie szanować, pyta Martyna. Mam wrażenie, że się szanuję, ale ludzie z zewnątrz nie bardzo, a ja mam problem z wyznaczeniem granicy. No to właśnie dlatego cię nie szanują, bo nie potrafisz się szanować w relacjach. Może się szanujesz w relacji ze sobą, ale nie z innymi, więc jest brakujący aspekt szacunku w tobie. Dlaczego masz problem z wyznaczeniem granicy? Bo pewnie chcesz być fajna, chcesz być lubiana, chcesz wszystkim dogodzić. Więc weź na siebie ten dyskomfort, że najwyżej nie będą cię lubili, ale za to będą cię szanowali. Zacznij te granice stawiać. Stawiaj je zawsze uprzejmie, po to, żeby nie mieć sobie za złe, Martyno. I również stawianie granic możesz zacząć od bardzo prostego triku, który polega na tym, że zanim się na cokolwiek, dosłownie na cokolwiek zgodzisz, to powiesz do osoby, która cię o coś pyta czy prosi, chwileczkę, muszę się zastanowić, bo wtedy już masz czas wziąć oddech, wejść w siebie, poczuć to, co czujesz i odpowiedzieć zgodnie z tym, co czujesz, na dodatek uprzejmie.
Urszula pyta, jak pomóc 4-letniej córce, która od 2 lat cierpi na lęki nocne? To trochę nie na ten temat. Zaczęły się w żłobku, pewnie przeżyła jakąś traumę. To nie jest temat dzisiejszego live'a, Urszulo. Ale do dziecka tak małego można mówić, kiedy śpi. Jej podświadomość będzie słyszeć, mów do niej, jesteś bezpieczna. Wszystko w porządku, mama jest przy tobie. Jak się dyscyplinować, pyta Edyta, przy myślach, że jestem nie taka, jak trzeba. Trzeba zobaczyć, kto takie myśli generuje. To krytyk wewnętrzny i to nie jest osobowość, którą chcesz postawić u sterów, o której myślisz, że wspaniale, że zarządza, więc trzeba przypomnieć mu, że jest cieciem, wysłać do szlabanu, a do siebie powiedzieć i co z tego? Albo do krytyka, nie wiesz co mówisz, nie znasz się, nie masz pojęcia. Albo jak będę chciała, to zapytam. Jest dużo takich trików, które można i trzeba zastosować, kiedy łapiemy się na myślach, które nam obcinają skrzydła czy zaniżają wibracje. A tu ktoś pyta, czy jest szansa na live na temat diety keto-wege. Myślę, że jest. Już rozważam taki temat również, ale nie wiem, czy to aż na live. Ja może po prostu wideo nagram, bo to prosta sprawa. Jemy wszystko, co nie pochodzi od zwierząt. Dużo warzyw w tej diecie jest, ale takich mało o niskim indeksie glikemicznym, jak kalafior, jak brokuły, czy szparagi i jemy po prostu, ja przynajmniej jem nabiał od szczęśliwych krów i kur. I tyle, i orzechy. I bardzo prosta dieta, naprawdę. Jest dużo przepisów w internetach, także polecam. Mój predator robił wszystko, żeby mnie oczernić w oczach innych, mówi Honi Kowalik. Chce mnie zniszczyć, przejrzałam jego grę i to wystarczający powód. No, zwykle predatorzy tak robią. Odcinają swoje ofiary od źródeł wsparcia, więc tak, niszczą w oczach innych. I czasami niestety trzeba również odpuścić sobie już znajomość ze znajomymi, z tak zwanymi przyjaciółmi, z rodziną, nawet własną, kiedy się rozstajemy z toksykiem. Bo oni ich zmanipulowali i ugotowali im mózgi. Niebezpieczne związki, film, czemu ta kobieta umarła na koniec? Elu, nie wiem, bo nie pamiętam, czy widziałam, chyba nie, ale zobaczę. Jak rozróżnić narcyza gwiazdorzącego od enagramu? O tym mówię co nieco w jednym z wideo na temat typów enagramu, które można posądzić o narcyzm. No przede wszystkim po tym, że ma empatię. Czy ma empatię? Czy czuje? Czy jest wrażliwą istotą? Czy tylko idzie po trupach do celu? Czy wykorzystuje ludzi? Czy narcyz, który jest artystą, potrafi odczuwać wzruszenie muzyką, naturą, sztuką? Czy taki może istnieć ktoś? Myślę, że do pewnego stopnia tak. Czyli może być człowiek, który będzie się wzruszał jakimiś dziełami sztuki, ale miał jednocześnie jakieś cechy narcystyczne, ale to nie będzie raczej osoba na poziomie zaburzenia osobowości. To może być ktoś z cechami, z rysem narcystycznym. Czyli w jednej kwestii będzie jakby normalnym człowiekiem, będzie miał tę swoją wyspę normalności, a reszta dziedzin życia będzie chaosem. Jeżeli tak jest, no to tak, to jak najbardziej. Jak opiekować się starym narcystyczno-sadystycznym niegdyś ojcem? Wynająć kogoś, komu się zapłaci i kto będzie się nim opiekował. Tak radzę, bo inaczej odpalają się naprawdę straszne rzeczy w podświadomości i nawet po odejściu takiego narcystycznego rodzica możesz mieć później kilka lat przejażdżki z tym wszystkim, co się działo między wami wcześniej,
i potem, i żalu, że nie powiedział niczego, co byłoby przepraszam, co byłoby jakimkolwiek wyjaśnieniem. Także chyba najlepiej, jeżeli jest tak naprawdę, jak piszesz, wynająć kogoś i mieć, że tak powiem, czyste sumienie. Tutaj Anna pyta, gdzie znajdę podcast, o którym Pani mówiła wcześniej. Rozumiem, że chodzi o świat gier, tak? Jesteś w grze. Taki tytuł na moim kanale. Proszę wejść w mój kanał. Jest Master Your Life. Jest tam lubka. Wpisujemy Jesteś w grze. Czy świat ludzki jako gra. I na pewno się znajdzie. Mój eks-narcyzm mówił kiedyś, napisała Urszula, że dla niego muzyka to techniczny układ, że nie czuje emocji. Dziwił się zawsze, że muzyka może być smutna. O właśnie, no to już było tam mocny deficyt był, jeśli chodzi o neurony lustrzane i czucie. Spotkałam się ze stwierdzeniem, mówi Damsk, że ludzie z roczników 80+ nie stworzą żadnej zdrowej relacji bez terapii. No to bardzo globalne twierdzenie, trudno mi jest je poprzeć, dlatego że no na pewno jacyś ludzie z tych roczników stworzą normalne relacje, ale rozumiem, o co chodzi. Pewnie chodzi o utonięcie w social mediach i w takim promiskuityzmie moralnym i seksualnym. Czy można się zanudzić na śmierć, gdy rozumie się gry narcystyczne, a cała rodzina jest narcystyczna, a samemu się w to nie gra? Ja myślę, że można się świetnie bawić, Elu. Natomiast no, radziłabym Ci znaleźć sobie dla odmiany też innych ludzi w Twoim życiu. Jak zachowuje się ukryty narcyst czy narcyska? A no to polecam również moje wideo, chyba jak dotąd najczęściej oglądane z serii Narcyzm ukryty, bo tam o tym mówię więcej. Tutaj Edyta mówi, mój on był bardzo dobry dla zwierząt. Ostentacyjnie przytulał kota, nosił na rękach nawet twarożek jedli z jednego pudełka. Czy to znaczy, że nie jest narcyzem? No może nie takim znowu skończonym, bo kota z moich obserwacji wynika, i nie tylko z moich, bo nawet z badań, że nie da się oszukać w tym sensie, że kot czuje intencje. Może to był taki człowiek bardzo niedojrzały emocjonalnie, stąd jego trudne zachowania, a w relacji z kotem czuł się bezpiecznie i autentycznie go szanował i kochał, bo kot musi być szanowany, żeby z człowiekiem się zadawać. Tutaj podobne pytanie, które już było. Czy kobiety są inne w narcyzmie? Pyta Magdalena. Są pewne różnice, choć powiedziałabym, że ponieważ wiadomo ze statystyk, że wzrasta ilość kobiet narcystycznych, kiedyś było ich wyraźnie mniej niż mężczyzn, moim zdaniem nadal jest ich mniej, ale kobiety narcystyczne manifestują się na taki bardziej męski sposób. Często mają coś takiego w energii, co byśmy nazwali niekobiecym. Nie tylko w energii, oczywiście, również w manifestacji, czyli w zachowaniach, w sposobie mówienia są twarde, są takie właśnie męskie. I myślę, że to też jest cecha kobiet narcystycznych. Na przykład bardzo dużo przeklinają, albo tak ścinają czyjeś zdanie, są po prostu mało empatyczne, mało ciepłe, mało łagodne, a wszystkie te cechy tradycyjnie i również z powodu płci mózgu kojarzymy z kobietą. Pytanie Iwony. Materializm u partnera. Większa część wydatków spada na moją osobę, mąż nie chce się dogadać. Jest mu tak wygodnie, 20 lat małżeństwa, w innych sferach życia jesteśmy zgodni. No, nie wiem, czemu się zgadzasz, Iwono, żeby większa część wydatków spadała na ciebie. Czyli rozumiem, że mąż po prostu albo mało zarabia, albo wydaje na siebie,
tak, a nie na wspólne sprawy, no to trzeba się dogadać, to idźcie na mediację, jeżeli reszta życia jest ok, to idźcie sobie, zamówcie sobie sesję mediacji i wymediujcie to, jeżeli uważasz, że nie jest w porządku tak, jak jest. Czy dzieciom 20-letnim można powiedzieć, że tata ma cechy narcystyczne, uczulić je na grę? Czy nic nie mówić, kontakt między nimi jest poprawny? Ja bym nie mówiła, że tata, tylko bym powiedziała, jak, tak jak i do młodszych dzieci, Agnieszko, że jeżeli cokolwiek by ci nie grało tam, nie wiem, w nowej rodzinie taty czy w relacjach, no to wiedz, że jestem twoim przyjacielem i możesz mi o tym powiedzieć, zawsze chętnie o tym porozmawiam. Jeżeli dziecko się samo zorientuje, czy poczuje, że coś jest nie tak, to przyjdzie wtedy i powie, bo przypomnij sobie po prostu te słowa. Czy jest reguła, że narcyza tworzy narcystyczna matka, czy może też być ojciec? Czy jest różnica, czy to syn, czy córka, czy ilość dzieci w rodzinie ma znaczenie? Wszystko to ma znaczenie. Pokrótce powiedzmy, że narcystyczna matka zazwyczaj jest w cieniu, to znaczy jest właśnie koluzyjną matką, jest narcyzem ukrytym, połączona z narcystycznym ojcem, ma bardzo duże szanse stworzyć narcystycznego syna, natomiast ojciec narcystyczny częściej stworzy narcystyczną córkę i to są wszystko relacje edypalno-elektralne, czyli kompleks Edypa, kompleks Elektry. Natomiast czy ilość dzieci ma znaczenie, bo jeżeli dziecko jest wybrane na złote dziecko lub w trójkącie dramatycznym na zbawiciela przez zwykle matkę, to takie dziecko będzie miało większe szanse być narcystycznym niż pozostałe dzieci, na przykład dziecko niewidzialne czy kozioł ofiarny. Jak prowadzić dziennik emocji, pyta Martyna, pisać po prostu jakie emocje się poczuło? Myślę, że można sobie podzielić na emocje trudne i emocje pozytywne, żeby zobaczyć, że każdego dnia czujemy to i to i że właściwie całkiem często mamy wybór, jakie emocje w sobie wzbudzimy, do jakich emocji się kognitywnie, poznawczo poprowadzimy. Więc robiłabym tak, że wieczorem każdego dnia napisałabym nie tylko o kilku emocjach negatywnych i pozytywnych, jakie poczułam, ale też bardzo hasłowo, jakie były sytuacje, zdarzenia czy myśli im towarzyszące. Bo o emocjach piszemy głównie po to, żeby nimi lepiej zarządzać i żeby czuć mniej silnych, negatywnych emocji. Te silne, negatywne wymagają natychmiastowej interwencji rodzica u dziecka wewnętrznego oczywiście. Granada Lila. Ja były people pleaser, mąż enneagramowa ósemka. Domniemam, że ma uleczone traumy i dlatego moje zachowanie już zgodne ze mną świadomą, ale niepodobające się mu komentuje jako nadal efekt zawłaszczenia. Rozumiem, że mąż ósemka czułby się zawłaszczany, to ciekawe. Nie wiem, ta układanka jest złożona, więc trudno mi tu odpowiedzieć. Mogę również zaprosić na sesję. Wiola mówi, kilkanaście lat żyłam z narcyzem, od paru lat jestem sama, mam poczucie, jakbym była na odwyku, silna potrzeba, aby wrócić do narcyza. To nieprzerobiona sprawa jest. No jesteś na odwyku, ale to już długo, te parę lat, to trzeba iść na terapię, Wiolu. Trzeba sobie wypisać wszystkie najgorsze rzeczy, jakie zrobił, nosić je zawsze przy sobie, czytać regularnie i pytać się siebie, czy na pewno tego chcesz. A także otworzyć się na nowe życie, nowe możliwości. Tu ktoś pyta, Mariusz, o schizofrenię. Nie będę teraz mówić o schizofrenii, bo to też byłby osobny temat. Czy można żyć z tą diagnozą bez leków? Na razie nie. Na razie myślę, że tak zwane leki, bo one robią z człowieka zombie, chyba będą lepsze. No, film Piękny Umysł pokazuje, jak nasz sobie tym nauczył się zarządzać i ogarnął
te swoje głosy w głowie, ale to nie jest takie łatwe, a jest potencjalnie niebezpieczne. Czy zgadzam się z twierdzeniem, że narcyzm i energia kreacji, a nie zaburzenie osobowości? Nie wiem, o co chodzi tutaj. Tu chodzi o coś, co poleca sam Wakin, ale niestety nie wyczytuję tego. Czy każdy narcyz jest pedantyczny, jeżeli chodzi o przestrzeń, którą zamieszkuje, i czy każdy narcyz dba też tak bardzo o zewnętrzny wizerunek i swój outfit? Czy narcyzi, którzy nie dbają o to... Gdzieś nam uciekła reszta zdania, okej. Nie każdy narcyz jest pedantyczny, ale każdy prawie lubi we włościach własnych się czepiać. Każdy prawie będzie wypominał ten słynny krzywo postawiony kubek czy niewstawiony ser do lodówki, to na pewno tak. Natomiast jak się przyjrzeć z bliska, to będą mieli też wiele sfer zupełnego rozgardiaszu i chaosu wokół siebie, ale mogą się tak jawić, jakby byli pedantyczni. I czy o swój outfit? No, to różnie bywa, bo na przykład psychopatyczni ludzie bardziej, to jest wszystko spektrum, to się przesuwa i ze sobą różnie tam wchodzi w interakcję, więc jeżeli narcyz ma trochę więcej psychopatii, to już może zwracać dużo mniej uwagi na swój outfit niż narcyz gwiazdożący, bo narcyz gwiazdożący będzie zwracał i to bardzo mocno. Ale zazwyczaj ludzie narcystyczni przejmują się właśnie tym tak zwanym outfitem. Jak rozumieć zawłaszczenie dokonane przez narcystycznego rodzica? Matka mnie krytykowała i deprecjonowała, natomiast brata, który ją słuchał, faworyzowała. No właśnie tak. Pewnie ty, Ilono, się odważyłaś niejednokrotnie na dyskusję. Nie zgadzałaś się, nie słuchałaś, nie byłaś tą potulną owcą, więc byłaś karana za to. Byłaś karana, bo frustracja następuje na skutek tego, że ktoś uważa, że nie jestem omnipotentna, czy nie mam jedynie słusznej racji, a brat zachowywał się inaczej, był nagradzany. Trzeba tą dziewczynkę uzdrowić wewnętrznie, powiedzieć jej, że to jest okej, nie ze wszystkim się zgadzać, że to jest okej mieć swoje zdanie i zająć się nią już w ramach własnych podosobowości. Narcyz w trakcie rozwodu to dopiero jazda. No tak, domyślam się, Kate, to jest jazda i trzeba być świetnie do niej przygotowanym. W jaki sposób wykorzystać psychodeliki, pyta Anna, aby zrobiły nam dobrze, aby poszerzyć świadomość i wykorzystać w pełni potencjał tych substancji. Samo wzięcie ich nie wystarcza, dlatego jestem za sesjami prowadzonymi, za sesjami, w których bierze udział ktoś, kto zna dobrze mapy psychiki, w szczególności mapy podświadomości, sposób, w jaki ona się komunikuje, jej permanentną metaforyzację, czyli krótko mówiąc psychodeliki plus psychoterapia z odpowiednio przeszkolonym psychoterapeutą dają najlepsze efekty. Ale jeśli się samemu bierze i się ma obserwatora i się gdzieś w życiu było i coś widziało i medytowało się, to też może być bardzo wiele korzystnych efektów. Co zrobić w sytuacji, gdy po rozwodzie nastoletnia córka odrzuca mamę i wraca do ojca, który był okropny, ale od roku wykazuje super zachowanie? Pozwolić jej na to? Jeżeli ojciec się nawrócił, zmienił, sterapeutyzował, to pozwolić jej, niech sobie będzie u ojca. A dlaczego odrzuca mamę? To jest też dobre pytanie, ale to już jest pytanie na sesję. Czy jest realne ułożyć sobie relacje z narcyzem w pracy, żeby kilka lat funkcjonować bez szwanku? Przy ogromnej uważności, przy powtarzaniu sobie ról i kwestii, tak, ale no nie może tam być
chwili zapomnienia. Nie może zniknąć uważność. Wtedy można, bo w pracy łatwiej niż w domu. Czy borderline jest tak samo niebezpieczny jak narcyzm? Pyta Kitty. Ja się dziwię, że jeszcze o to pytacie. Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to zaburzenie BPD, Borderline Personality Disorder, to osoba z tym zaburzeniem nie zostawi kamienia na kamieniu, zmieli wszystko w pył. Te osoby są równie mocno zaburzone, to też jest spektrum B. I jest to absolutnie wyniszczające dla osoby po drugiej stronie. Co innego, jeżeli jest to tylko rys czy charakter, można wtedy z tym pracować, można coś z tym robić, o ile osoba jest świadoma i chętna do pracy. Tutaj Monika mówi, kiedyś pani mówiła, że wystarczy jedna dobra osoba z bliskiej rodziny, aby dziecko nie stało się narcystyczne. Czy to wystarczy? Wystarczy, że dziecko ma na stałe, regularnie przy sobie ciepłego, empatycznego obserwatora, który będzie mu świat tłumaczył, takiego narratora, który będzie dodatkowo je przytulał, empatyzował, pokazywał, że ma prawo być sobą, że jest kochane bezwarunkowo. Jeżeli taka osoba w pobliżu dziecka się znajduje, to tak, to dziecko już nie będzie drastycznie zaburzone, będzie miało jakieś traumy, będzie miało jakieś deficyty, ale już uchronimy je przed tak zwanym najgorszym. Kończy nam się czas, więc ostatnie pytanko, kochani. Wszystkie mechanizmy manipulacji pasują, napisała Magdalena, oprócz zaniedbania totalnie wszystkiego wyglądu, higieny. Aha, okej. Czy to depresja, bezrefleksyjna akceptacja siebie? Może tak być. Narcyzi też mogą wpadać w depresję, też trochę częściej niż ludzie nienarcystyczni, a zatem w depresji oczywiście może się to tak przejawiać. No dobra, jeszcze jedno pytanko. A w takim razie, jeśli ma się oboje rodziców narcyzów i było się dla jednego z nich zbawicielem, to już nie ma ucieczki od bycia narcyzem? Nie, to nie jest powiedziane, że jeżeli się miało rodziców narcyzów, to się stajemy narcyzem. Mamy traumy, mamy deficyty, natomiast zbawiciel, no to zwykle inna rola. To już z definicji jest mało narcystyczna rola, bo zbawiciel musi być empatyczny, nawet uber empatyczny. Także terapia po prostu, zdanie sobie sprawy z własnych gier i zaprzestanie ich. Wyjście z gry trójkąta dramatycznego polega na tym, że przestajemy być zarówno zbawicielem, jak też ofiarą i oprawcą, bo w trójkącie dramatycznym to wszystko sobie biega, no nie po kółku, chciałoby się powiedzieć po kółku, ale właśnie po trójkącie. Także wychodzimy z każdej z tych ról, siedzimy sobie bezpiecznie w środeczku i patrzymy jednym okiem. Jak odróżnić narcyza i psychopatę? Ewelino, mówię o tym w wielu moich wideo, między innymi psychopata, antyczłowiek esencjonalny. Również w mojej książce bardzo szczegółowo to opisałam. Oczywiście, że psychopata będzie co do zasady gorszy i bardziej umiejętnie grający. Ok, jeżeli jakiegoś pytania tutaj nie zauważyłam, to bardzo proszę, abyście jak zawsze wkleili swoje pytania, komentarze pod tym live'em na YouTube. Wszystkie live'y możecie znaleźć w zakładce live i inne wideo w zakładce wideo. I tam również znajdziecie te treści, o których tu wspominałam, do których się odwoływałam, między innymi o narcyzmie ukrytym czy o ludzkiej grze, a tymczasem z niektórymi z Was zapewne do zobaczenia już wkrótce w Rzymie na dwudniowych warsztatach z poszerzonymi stanami świadomości i również z wszystkimi do zobaczenia na kolejnym live'ie, który już w piąteczek. Pa, pa!